Szczęść Boże, Krzysztof Losz, Polski Punkt Widzenia, a naszym gościem jest dzisiaj profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie pana, witam serdecznie telewidzów. Panie profesorze, na początku roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew na gruntach prywatnych. Ogólnie, że na cele niebiznesowe można wycinać drzewa bez zezwolenia. A teraz mamy trzecią dekadę lutego. Zaczyna się nam powoli trzecia dekada lutego i padają zarzuty wobec pana ministra, że w ogóle ta ustawa zmiana tych przepisów była niepotrzebna, że przyniosła więcej szkody niż pożytku, że dochodzi wręcz w całej Polsce do rzezi drzew z powodu, to już jest zresztą termin przez internet rozpowszechniony, z powodu Lex Szyszko. Czuje się pan winny? Panie redaktorze, po pierwsze chciałem powiedzieć, że to jest projekt poselski, gdzie wyborcy nasi domagali się tego, żeby coś takiego wprowadzić. Również chcę powiedzieć, że to jest ustawa, którą ja jako minister środowiska serdecznie popieram, dlatego że nie znoszę swego rodzaju fikcji. A fikcja polegała między innymi na tym, gdybyśmy wzięli tylko taki przykład, bo ja dzisiaj złożyłem również pismo do pani prezydent Warszawy, żeby powiedziała, ile w zeszłym roku zostało usuniętych drzew, a zgodnie z prawem, czyli każdy musi złożyć podanie, rozpatrzyć te podanie, muszą urzędnicy przyjechać, ale mam dane z Gdańska. W zeszłym roku, o ile mnie pamięć nie myli, ponad 1400 interwencji było, czyli 1400 razy urzędnicy wyjeżdżali w teren i rozpatrzyli negatywnie w pierwszej instancji tylko 19 takich wniosków, czyli 1381 zostało rozpatrzonych pozytywnie. A więc te drzewa zostały oczywiście usunięte. I również powracając do Warszawy, chcę powiedzieć, że pewnie w Warszawie jest to zdecydowanie więcej. W skali Polski oceniam, że co najmniej milion interwencji jest w tym zakresie, gdzie się ingeruje w gruncie rzeczy w sprawy ludzkie, a mianowicie o ile ktoś posadził drzewo u siebie na działce, no to ma prawo wycinać. Ja mówię, że dotyczy to tylko i wyłącznie osób fizycznych i tylko i wyłącznie wtedy nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli gdy sobie ktoś urządzać architekturę ogrodu i chce mieć odpowiednią wielkość drzew, to może to w tej chwili zupełnie spokojnie robić. Chcę również powiedzieć, że w Warszawie, mimo taka troska w tej chwili jest władz Warszawy. Właśnie za chwilę, panie profesorze, chciałem bardziej o tej Warszawie, ale jakby zaczynając od tego, co dzisiaj było tematem dnia, ludzie rzeczywiście bulwersują, jak widzą obrazek, że wycinane są drzewa na skwerku, z którego przez lat się korzystało. No i takie zbicie, obrazek piękny, wiosenna architektura zielona, krzewy, drzewa, a teraz nie ma nic. No to ludzi bulwersuje, no i stąd są pretensje do pana ministra, że zwolił pan na takie, no powiem, nawet takie padają argumenty, barbarzyństwo wręcz. Barbarzyństwo, oczywiście. Panie redaktorze, chcę powiedzieć o swego rodzaju zbitki medialne, które w odpowiedni sposób, zresztą specjaliści robią i to pokazują. Ja mówię, uważam, że tego rodzaju dowcipy można stosować w stosunku do ministra. Natomiast ja bym chciał przejść do tych spraw rzeczywiście konkretnych. Nowogrodzka, bo pada zarzut wobec pana ministra. Pan minister pozwolił, zgadzają się na tę ustawę, oczywiście posłowie ją przegłosowali, ale tutaj personalnie są to ataki w stronę ministra środowiska, że oto dzięki temu przepisowi w świetle prawa, w majestacie prawa właściciel wyciął drzewa i krzewy w centrum miasta. Przestrzeganie prawa własności, mówiąc delikatnie. Mhm. Niech pan zauważy, kiedy to wprowadzono. Ile mnie pamięć nie myli, wprowadzono to chyba w 2005 roku i wtedy w ogóle był zakaz. O ile pan wsadził dzisiaj drzewo, to następnego dnia, ależ krzew również, następnego dnia musiał mieć pan już zgodę na przesadzenie nawet. No tego rodzaju absurdy były. Mnie się udało, ile mnie pamięć nie myli, wtedy to zmienić, prawda? No jakiś obłęd totalny był. Natomiast teraz po raz drugi do tego, żeśmy wrócili, to były postulaty naszych wyborców, bo sprawa dotyczy, niech pan zauważy, również działek, powiedzmy, prywatnych, gdzie według mnie każdy ma prawo posadzić takie drzewo, jakie chce w ogródku swoim i ma prawo również, gdy mu się nie podoba, wyciąć na choinkę, posadzić nowe. Mogę panu zapewnić równocześnie, że na pewno, bo teraz się kończy się okres wycinki drzew, z dniem ostatniego lutego, od 1 marca będzie można sadzić. Mogę pana zapewnić, na pewno więcej zostanie drzew posadzonych niż zostało wyciętych, dlatego że każdy zacznie sadzić w tym miejscu, gdzie mu to pasuje i będzie wiedział, że jak będę chciał, to mogę to spokojnie rzeczywiście wyciąć. Ale powracając do tej Warszawy, gdzie jest taka troska w tej chwili, ja złożyłem wniosek, ile zostało wyciętych drzew w roku ubiegłym, a również chcę powiedzieć, że Warszawa jakoś zupełnie spokojnie
składa wnioski po to, żeby tereny leśne w Warszawie, bo są takie tereny leśne, tereny lasów państwowych, dużo jest lasów, i się tak. wycina, buduje wielkie osiedla, prawda, czy też nie osiedla, wycina się pod wille, zmienia kategorię użytkowania gruntów i wtedy się wycina rzeczywiście dużo drzew. I tam tego problemu jak do tej pory nie ma. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Szanowni Państwo, Panie redaktorze, to jest ustawa, która powraca do tego, żeby zacząć myśleć rzeczywiście o sprawach związanych z ochroną przyrody i dać obywatelowi możliwość tego, żeby decydował o tym, jak chce mieć urządzony swój ogród, czy też wokół siebie. Jeszcze raz chcę powiedzieć, nie dotyczy to terenów leśnych. Tereny leśne mają prywatne, mają swoje prawo. Nie dotyczy to również terenów deweloperskich, ale dotyczy również terenów rolnych. To jest wielki problem, dlatego że o ile komuś ktoś przestał użytkować, ale cały czas musiał płacić podatkę za rolę i pojawiły się samosiewy brzozowe, sosnowe, prawda, czy jakieś inne jeszcze drzewa się tam pojawiły, to on płacił za jako podatek rolny, natomiast nie mógł tego użytkować, nie mógł tego wyciąć. Zależało to od dobrej woli swego rodzaju urzędników. W tej chwili to też się zmieniło, czyli każdy może użytkować teren rolny zgodnie z tym, co chce uprawiać na tym terenie i płacić za to odpowiednie podatki. Panie ministrze, prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał, że zapowiedział dzisiaj, że będzie zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew. Czy już miał pan okazję rozmawiać z prezesem? Wiem o tym oczywiście. Pan premier Kaczyński jest człowiekiem, który naprawdę dba o dobro człowieka, który ogromnie jest czuły na punkcie korupcji. Myślę, że ta sprawa w Warszawie została również wyjaśniona. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale tam popełniono jakiś błąd. Złamano prawo. No to jest to sprawa naganna i musi być ukarana. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. I naprawdę pan premier Kaczyński dba o mieszkańców, o wyborców, nie ulega najmniejszej wątpliwości. To jest człowiek, który jest niezwykle bardzo mocny. Ale czy ta ustawa będzie całkowicie cofnięta, czy zmiany tylko? Panie redaktorze, w tej chwili ustawa obowiązuje, natomiast co będzie, zależy to wszystko od Sejmu, prawda? To tylko i wyłącznie sejmowo można zmienić. Natomiast chcę powiedzieć, że od 1 marca zresztą nie można wycinać drzew, dlatego że jest okres lęgowy i to jest rozporządzenie ministra środowiska, które mówi, że po pierwszym trzeba znowu uzyskać swego rodzaju zgodę, ale w okresie nielęgowym ta ustawa mówi tak, macie państwo prawo wycinać, natomiast macie państwo prawo również i sadzić. I macie państwo prawo sadzić tak, jak chcecie. Mogę powiedzieć, panie redaktorze, bo to są swego rodzaju zbitki, w skali kraju, to też można powiedzieć, ten minister to jest rzeźnik drzew. Przecież wycina się co najmniej, myślę, że około, tak liczę, powiedzmy, jest pozyskanie 30 milionów. 30 milionów to jest 120 milionów razy 4, około 120-150 milionów drzew, ale sadzimy około 2 miliardów. Także trzeba o tym pamiętać, że się zdecydowanie więcej sadzi niż wycina. Gdybyśmy popatrzyli, chociaż tak mówię, może edukacyjnie troszeczkę, mniej więcej sadzi się około 10-14 tysięcy drzew na hektarze. Ja mówię o sośnie, powiedzmy, świerka, ale gdy sam się drzewostan odnawia, są samosiewy, na przykład samosiewy sosnowe. Proszę mi wierzyć, takie powierzchnie doświadczalne są. Ponad milion osobników na jednym hektarze, a w wieku lat 100 mamy około 300-350 drzew, a więc jednak te 999 tysięcy drzew powoli ginie w ramach tego, że niektóre są silniejsze, rosną, a drugie oczywiście giną. Panie ministrze, bo sprawa tych drzew, oczywiście ona została wywołana, czy pretekstem była ta sprawa działki przy ulicy Nowogrodzkiej, ale czy tutaj nie zabrakło, nie wiem, wyobraźni posłom, czy to jakby nie spodziewaliście się, że będzie ustawa wykorzystywana do takiego wycinania bezprawnego, bo tak to trzeba nazwać. Nie, to bezprawne to musi być karane, to nie ma najmniejszej wątpliwości, natomiast spodziewałem się tego, że jak posłowie zresztą zgłosili tę ustawę, że będzie, ja bym powiedział, odzew od strony tych, którzy patrzą dosyć niechętnym okiem na to, co dzieje się w zakresie ochrony przyrody. Na przykład Puszcza Białowieska, prawda, gdzie Puszcza Białowieska, otóż rażąco łamiąc prawo, pewne osoby wykonały decyzje, które zaowocowały lawinowym zanikiem drzewostanów, a w ślad za tym lawinowym zanikiem siedlisk
ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej, Natury 2000 i gatunków ważnych dla Unii Europejskiej. I to jest sprawa dosyć poważna, a mianowicie grożą nam oczywiście procesy. I próba naprawy tej sytuacji, no znowu stworzyła pewną filozofię, która mówi, że największym wrogiem zasobów przyrodniczych jest człowiek, a najwyższą formą ochrony jest nie zabijaj zwierząt i nie wycinaj drzew. No to już staje swego rodzaju filozofia i ta filozofia spowodowała to, że w pewnym momencie uznano, że Puszcza Białowieska, lasy gospodarcze o określonej historii użytkowania były nigdy nie tknięte ręką człowieka i w związku z tym nie wolno tam w ogóle nic robić. No i finał był taki, jaki widzieliśmy. Teraz zrobiliśmy pełną inwentaryzację tego terenu. Lasy Państwowe zatrudniły ponad 200 specjalistów, ornitologów, fitopatologów, fitosocjologów, entomologów, prawda, ekologów, dendrologów. Dokonano pełnej inwentaryzacji stanu posiadania zarówno trzech nadleśnic gospodarczych, jak i Parku Białowieskiego, to jest ponad 60 tysięcy hektarów, gdzie zinwentaryzowano zarówno to, co rośnie, czyli wszystkie gatunki, to jest ponad 1200 gatunków roślin, zwierząt, które zostały tam zainwentaryzowane i dokładnie wiemy, gdzie co występuje. Równocześnie został zrobiony pomiar, ile jest drzew martwych, ile występuje gatunków i osobników gatunków chronionych. No i dochodzimy do wręcz rewelacyjnych danych. A mianowicie po pierwsze udowodniono, że te tereny, zresztą tak jak mówiły stare zapiski, to nie są tereny nietknięte ręką człowieka. Wręcz odwrotnie, to były tereny świetnie użytkowane w przeszłości. Tam były również i gleby rolne, o czym świadczył występujący cały szereg gatunków, jak również analizy pyłkowe, które mówią, że tam był owies, powiedz, proso, coś takiego. No to XVI, XVII wiek. I to jest dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności. I również później dziedzictwo kulturowe Polskiej Szkoły Leśnej i Polskiej Ochrony Przyrody. Tam są wszystkie formy ochrony przyrody stosowane w tym rejonie geograficznym i to jest udokumentowane. I niech pan sobie wyobrazi, wpisano to na listę dziedzictwa przyrodniczego, czyli nietknięte ręką człowieka, a to jest typowa lista dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. A więc tym ludziom, którzy tam to się należą ordery wielkie. I wyznaczono oczywiście z powodu tego użytkowania przepiękne drzewostany pełną gamą rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, z siedliskami, gdzie cały Zachód się zachwycał, jak one są świetnie wykształcone. Zrobiono obszary Natura 2000, czyli prawo Unii Europejskiej. No i okazało się, że jak zaprzestano działania, bo wpisano na listę UNESCO, notabene łamiąc totalnie prawo, nie przeprowadzając konsultacji z miejscową ludnością, a to jest podstawowa rzecz, którą powinno się zrobić, prawda? No to te drzewostany doszły do wieku, były sadzone tak jak zboże dochodzi do pewnego wieku, tak są kończą i drzewostany wieku lat 100-120. Wywołano gradacje owadów, nazwijmy to, tych, które dobijają te drzewostany, między innymi kornik drukarz, ale tamtych gatunków jest bardzo dużo, zaczęły zamierać drzewostany. W ślad za zamieraniem drzewostanów zaczęły zamierać siedliska ważne dla Unii Europejskiej, które wymagają zgodnie z prawem Unii Europejskiej planu zadań ochronnych. No i giną gatunki, które są niezwykle cenne. I to żeśmy wszystko zinwentaryzowali. W tej chwili, ponieważ był różnego rodzaju są oponenci, również i zwolennicy w Polsce, podzieliliśmy to na dwie części. Jedna trzecia, gdzie dokładnie monitorujemy, co się dzieje i może każdy kliknąć, bo jest wyznaczone 1400 powierzchni doświadczalnych. Każdy może wejść na każdą powierzchnię doświadczalną, zobaczyć, jak wyglądała. Jest film nagrany, są zdjęcia zrobione. I zobaczyć, jakie gatunki tam ma, w jakiej ilości. I ale teraz będziemy patrzyli, co się będzie działo dalej. Sprawa puszczy, czy będą mieli rację ci, co mówili, że nie ruszać, to mają tam kilkanaście tysięcy hektarów, ale oni będą ponosili odpowiedzialność za te swoje. Ale w tamtym decyzje. Roku chyba ten temat był bardziej gorącym, bo teraz jakby już mniej się o puszczy mówi. Temat powinien być teraz gorący, ale ponieważ jednak ci oponenci jeździli za mną po całym świecie z transparentami, prawda? No, żeśmy wytłumaczyli i na szczeblu ONZ-u, i w Komisji Europejskiej, informujemy o każdym kroku Komisję Europejską, informujemy o każdym kroku UNESCO. Również zaproponowaliśmy, że podobny eksperyment, ci co nas pouczają, to pytanie, dlaczego tego nie mają? No przecież takie zbiorowiska z tymi gatunkami albo w większości występowały na dużej części Europy. Żubrk występował w całej Europie, został wyeliminowany. Polacy go odtworzyli zgodnie z prawem Unii Europejskiej. My mamy pomóc
i otworzyć te siedliska, które znikają w całej Europie. Tośmy zaproponowali coś takiego w październiku ubiegłego roku. Komisja Europejska, znaczy Komisja Rada Ministrów Środowiska, Komisja Europejska, czyli wszyscy ministrowie środowiska z aplauzem to przyjęli, pan komisarz Vella również, żeśmy w ślad za tym złożyli ofertę, że pomożemy odbudować te siedliska, takie, które są dobre dla żubra, a żubrom sprawdzimy, czy one są rzeczywiście wystarczająco dobre. No i odzew jest niespecjalnie taki, powiedzmy, wielki. Bułgaria, i to jest wielkie dzięki, powiedziała, że chce 6 żubrów, mamy tych żubrów w tej chwili 1500, przyrasta co roku około 150, mamy przegęszczoną populację. Rumunia powiedziała, że chce pobrać do hodowli zagrodowej. Czesi są zainteresowani, ale już Niemcy powiedzieli, że nie mają takich lasów. A społeczeństwo, brak akceptacji społecznej, niech pan zauważy, jaką przywiązuje się wagę do społeczeństwa miejscowego. Brak akceptacji społecznej. Holendrzy, że nie mają lasów, są zabiedni, no nie mogą tego w ogóle przyjąć. My ciągle z tą ofertę zgłaszamy, chcemy pomóc, bo to jest obowiązek Unii Europejskiej. Odtworzenie siedlisk, które kiedyś zniszczono. Na terenie Puszczy Białowieskiej w tej chwili znikają siedliska z powodu braku działań ochronnych, a okazuje się, co jest najlepszym działaniem ochronnym? No pewne zabiegi gospodarcze. Panie profesorze, ochrona przyrody to także ochrona powietrza. No w tym roku mamy, tak przynajmniej jak czasami czytam artykuły różnych autorów, że tych dni smogowych było bardzo dużo. I znowu wraca ta sprawa tej wycinki działki przy Nowogrodzkiej. Się padały też zarzuty, że wycinka drzew powoduje zwiększenie zagrożenia smogiem. Jak to jest, panie profesorze, z tym smogiem i drzewami? Przepraszam bardzo, no muszę powiedzieć, że nie widziałem, żeby drzewa łykały pył PM10, PM2. No właśnie, bo to nie jest dwutlenek węgla, natomiast tylko mówimy o pyłach. Wiem, to raczej drzewa zmniejszają koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, a zwiększają zawartość tlenu. No ale być może ja się mylę, może nie mam odpowiedniego, powiedzmy, wykształcenia, ale naprawdę nie widziałem, żeby drzewa łykały pył, prawda, który jest tak szkodliwy dla płuc człowieka. Natomiast tu akurat, ale powiedzmy sobie szczerze, mogę powiedzieć, że smog był, jest, i mówię, będzie w przyszłości, mam nadzieję, że mniejszy. On się zmienia w zależności od tego, co spalamy, w jaki sposób rozwój gospodarczy następuje. Natomiast mogę powiedzieć, że ten smog rozpoczął się wtedy, gdy Prawo i Sprawiedliwość robiła rządy. Niech pan zauważy. Powiedzmy, nie było tych smog w Warszawie, kiedy nie sprawowaliśmy rządów. Natomiast nagle stał się niezwykle głośny, kiedy rozpoczęliśmy proces naprawczy również w zakresie między innymi jakości powietrza, bo to są sprawy związane z prawem Unii Europejskiej. I ten proces został rozpoczęty. Ale może gdybyśmy tak cofnęli się, dlaczego, od czego zależy ten smog i ta ilość? No, z jednej strony zależy od tego oczywiście, co spalamy. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. O ile będziemy palili to, co daje dużą zawiesinę pyłów, powiedzmy PM2,5, PM10 i inne jeszcze układy, ja bym powiedział, związki również chemiczne wynikające ze spalania, ale to zależy również od tego, jakie mamy warunki pogodowe. Przecież ten dym z komina, i to zresztą było opisywane przez Sienkiewicza na Podole, albo idzie pionowo do góry, to mróz idzie, panie redaktorze, a jak się ścieli, to znaczy, że będzie deszcz padał, prawda? A jak jest mgła, bo to jest wilgotne, zimne powietrze, no to ten pył z kominów zawiesza się w tej mgle, prawda, czyli w parze wodnej. No i w związku z tym jest cholernie, przepraszam bardzo za wyrażenie, ale bardzo uciążliwy dla człowieka. Rzeczywiście go bardzo mocno czujemy. A więc co spalamy? Warunki pogodowe, ale również w ten sposób, jak człowiek zagospodarował to. Niech pan zauważy, Warszawa była wzorem planu zagospodarowania przestrzennego przed wojną. Urbaniści, świetni polscy urbaniści tak planowali Warszawę, która jest na terenie raczej płaskim, że były odpowiednie kliny napowietrzające, albo inaczej również i wywiewające to, co miasto Czyli produkuje. Była naturalna cyrkulacja co po powietrzu. Się stało? Warszawa nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Ci wielcy urbaniści polscy powojenni, pan profesor czy pani profesor Skibniewscy, prawda, pani docent Różycka, przecież oni by włosy z głowy rwali, gdyby się dowiedzieli, że kliny napowietrzające zostały przez deweloperów zabudowane. No jeszcze moje inny przykład, spalamy. A kto sprzedał ciepłownictwo polskie za 230 parę milionów dolarów Vattenfallowi? Vattenfall zapłacił 239 milionów dolarów, a miał zapłacić jeszcze 600 za modernizację. Zrobił to? Nie. Czyli stare kotły do tej pory stoją, a o ile mnie pamięć nie myli, pani Genigę odkupiło to
za 3 miliardy złotych. I tu jest cisza, spokój, nikt się nie pyta, co się dzieje. Panie redaktorze, smog to jest sprawa, z jednej strony sprawa rządu, rozwiązania systemowe, czyli jakość dobrego paliwa, jakość dobrego spalania, pomoc ludziom, żeby to zastosowali, czyli rozporządzenie w zakresie jakości kotłów, czyli będzie pan mógł kupić kotły o odpowiedniej sprawności. Kuchnia węglowa ma sprawność 8%. Najnowsze generacje kotłów mają 80% sprawności, czyli może pan 10 razy mniej paliwa zużyć, jakość paliwa, dobry polski węgiel, a jak ma pan węgiel, to pan nie produkuje smogu. Pan produkuje, jak sam węgiel pan spala i znowu wszyscy zapominają o tym, co kiedyś uczono w szkole podstawowej. To ma ona tylko CO2 przy spalaniu. Natomiast jak pan spala węglowodory, patrz, ropa czy też benzyna, czy też gaz, prawda, to pan produkuje i wodę, czyli i dwutlenek węgla. A jak jest zima, to ta woda w formie, no też mgły pojawia się, a w tym się zawieszają różne rzeczy, musimy niestety kończyć, temat jest szeroki. Popatrzmy na to, ale z drugiej strony kultura współżycia ze środowiskiem, czyli to, co miasto i samorząd ma do wykonania. I Warszawa to jest idealnym przykładem. Ogromne zaniedbania w zakresie sprawy jakości powietrza i równocześnie zaniedbania w zakresie infrastruktury, planowania przestrzennego. No i ogromne, wydaje mi się, błędy. Vattenfall nie powinien wyglądać tak, jak wygląda. Tu stawiamy kropkę, panie w tej chwili niestety. Z punktu widzenia tej niezwykle ważnej organizacji gospodarczej, natomiast Warszawa na tym cierpi. No, dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.